Witam. Dzisiaj Wam chciałem pokazać mleczaja chrząstkę. Mleczaj chrząstka dosyć podobny jest do mleczaja biela. Obydwa są niejadalne, opisywane, że niejadalne, chociaż w regionach tam wschodnich jest jedzony, krojony na cieniutkie plasterki i dobrze wysmażony. Ma ostry, piekący smak, tak samo jak mleczaj chrząstkę, który pokazywałem, przepraszam, mleczaj biel, który pokazywałem wcześniej na jednym z filmików. Tylko mleczaj biel ma dłuższe, długie trzony, jest drobniejszy, znaczy drobniejszy, trochę mniejszy, a mleczaje chrząstki potrafią naprawdę olbrzymy wyrosnąć. Proszę zobaczyć, jak to jest moja ręka, to są kolochy. No i mleczaj chrząstka, zobaczcie, ma białe mleczko, tutaj widzicie. Blaszki na starość, takie zżółknięte z takimi plamkami. Może tu się uda pokazać te plamki. O, powinno się udać. Zobaczcie, takie plamki rdzawe. No i to mleczko białe, one z czasem zżółknie. Grzybek jest duży naprawdę rozmiarów i o dziwo przeważnie jest zdrowy. Zobaczcie tutaj. Wszystkie, które oglądałem, to zazwyczaj były zdrowe. Jest tak jak mówię, no, u nas jest oznaczony jako niejadalny i tak ja go zostawiam, ale wiem, że jest jedzony, smażony bardzo dobrze, w cieniutkie plasterki, mocno wysmażony. Pewnie traci tak samo jak mleczaj chrząstkę, którego jadłem. Przepraszam, mleczaj biel, którego jadłem, mylę akurat, ale mleczaja biela jadłem, a mleczaj chrząstkę nie jadłem. Szczerze powiem, już jestem przejedzony tymi grzybami i nawet nie mam ochoty próbować. Ale mleczaj biel stracił ten piekący smak. Więc przypuszczam, że ten też straci po usmażeniu. Pozdrawiam.